podsumowuje, a teraz będę podsumował z Sebastianem Przybyszem. Na gorąco po Galixte BKSW 88. Witam serdecznie. Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć. Słuchaj, no generalnie jeden reprezentant Mighty Bulls, który dzisiaj, szczególnie w drugiej rundzie, no raczej pełnił z całym szacunkiem rolę niestety zwierzyny, a nie myśliwego. Myśliwy był Piotrek Kuberski. No było wiadomo, że te początki Bartek czasem ma gorsze, a było wiadomo, że Piotrek ma je świetne. Jako patrzyłeś na tą pierwszą rundę, to myślisz, w którym momencie dało się to poprowadzić lepiej, albo co się dało w tym zrobić tak, aby się nie stało tak, jak się stało? No co tu dużo gadać. Nie do końca byłem zaznajomiony z tym, jaki Bartek ma dokładnie game plan na walkę. Na samym początku ta walka wyglądała bardzo fajnie i tam gdzieś nawet naruszył delikatnie swojego przeciwnika. Chyba gdzieś go też rozciął. No ale nie wiem, wydaje mi się, że zaczął na początku bardzo wszechstronnie. Kopał fajnie frontami, stopował, ładnie przednia ręka chodziła, przedni prosty, przedni sierpik. A potem troszeczkę odpuścił to za bardzo, próbował wciągać na kontrę. Za dużo się cofał, lądował na siatce, zapomniał o nogach. Wydaje mi się, że tutaj jest taki błąd. No ale kurczę, znam Bartka i wiem, że to tylko go rozwinie mocniej. Taka lekcja dzisiaj, naprawdę. No. On jest jednym z tych gości. To było dobre przejście. On jest jednym z tych gości, którzy totalnie się nie załamują i wiem, że wyciągnie z tego coś dobrego, że będzie jeszcze mocniejszy na pewno. No on się cały czas rozwija i to jeszcze nie jest jego koniec. Zapytam w takim razie o Kaspra Formelę. No powiem Ci tak, no ja generalnie chodzę, lobbuję, namawiam go, podpisz ten kontrakt z KSW, daj się namówić, wiem, że będą rozmowy, będzie Paweł Kowalik się odezwał, będzie rozmowa, chcę wysłuchać tej oferty, ale co Ty mu podpowiadasz? Ja wiem, Ty mu goń za marzeniami i tak dalej, nie mów mi prawdę, jak Ty z nim rozmawiasz, to co mu podpowiadasz? Jakie są podejście Sebastiana Przybysza dla Kaspra Formeli? Bo on jest w takim momencie, w którym teraz to już nie dzwoni codziennie rano i musi podjąć taką decyzję, bo jak kariera się zatrzyma, to jest najgorszy moment, żeby robić w tym momencie, w którym on jest stagnację. Jaka sprawiedliwa w KSW? Bardzo mi się ta odpowiedź podoba. I pociągnę ją w takim razie dalej. Myślisz, że on tu będzie miał dużo roboty, czy jedynym problemem będzie Salin Parnas? Myślę, że jest w stanie nawiązać bardzo mocną walkę z każdym, kto jest w rankingu kategorii 66 kg. Kolejne przejście. Piękne to jest. Nic się nie dzieje. W ogóle nie mówił. W słabym miejscu się ustawiliśmy ogólnie. Trochę tak jest, no, ale już prawie wszyscy wychodzą, więc to my bardziej przeszkadzamy niż przeszkadzają nam. A jakbyś ocenił... Super, nie ma problemu, wszystko jest dobrze. Będzie pan na YouTubie. Okay. Mamy zgodę, jakby co to publikowanie wizerunku jest legalne. Jeszcze kilku. A jak myślisz, jak z nim rozmawiasz, czujesz, że to się może wydarzyć? Tak jak od niego, jak to bije tak zwany vibe? Od Kaspra, KSW? Pomidor. Pomidor? Pomidor. No dobrze. Pomidor. Myślę, że Paweł Kowalik, jak siądzie do rozmów, to dopiero potem się okaże, jak to się skończy. No, byłby hitowy trafę, biorąc pod uwagę to, jak wygląda transfer Svenu do KSW i to zrobić Kuberski, Wójcik i ostatnio Haratyk. To akurat nie zawodnik Svenu, ale zawodnik też, o którego fani się domagali. No to byłoby pięknie. W takim razie jeszcze zapytam o twoją karierę, zdrowie. Moja już... kariera zaczęła się 2 dni temu, kiedy słoik drzemu. Dobra, nieważne. Widzę, że nie kojarzysz. Nie kojarzę, no. Vena jest King Konga, a życie się rozciąga. Nie, do tego nie... No, wybijał nas rytm, ale nie damy się. Dobra, co z moją karierą, tak? Karierą, no bo kończy się, nie kończy, to wiemy, to jest dopiero początek. W takim razie, co, kiedy możemy się ciebie... Witamy panią. Pani też będzie na YouTubie. Co z moją karierą? Kurczę, cały czas wszyscy nas rozpraszają. Wiesz co, będę się bił, będę walczył. Bo może... twoje posty na Instagramie są wymowne, generalnie widać, że tam z tyłu głowy jest generalnie wkurzenie i chcesz jeszcze pokazać, że Sebastian Przybysz nie powiedział ostatniego słowa w żadnej walce z żadnym rywalem. Wchodzę z chłodną głową, to nie jest tak, że emocje teraz mnie będą targać. Przerobiłem sobie wszystko to, co było złe w poprzednim okresie, w poprzedniej walce. I zwłaszcza po niej będę lepszy.
nie mogę się doczekać, żeby to pokazać. No, czekam jeszcze cały czas, żeby wznowić treningi takie pełne na razie. Jedynie co, to robię treningi siłowe i to z wykluczeniem prawej ręki, bo zdjąłem gips po 6 tygodniach. Jednak nie było jeszcze pełnego wzrostu, więc muszę na tą rękę cały czas bardzo uważać. W następnym tygodniu wybija 9 tydzień i mam nadzieję, że już będzie pełen wzrost. Będę mógł zacząć robić treningi jakieś rehabilitacyjne i zobaczymy, jak to pójdzie. No, za niedługo będę mógł wznowić to, co kocham. No i na to liczymy. Jak wrócę na salę, to będzie naprawdę pięknie. Na to liczymy w takim razie. Widzę, że w formie jesteś, także na to tylko czekamy. No to na koniec zapytam w takim razie. Zupełnie przypadkiem doszło do tego, że byliście z Kubą razem na gali. Wiem, że powiedzieliście sobie cześć, bo rozmawiałem już z Kubą, robiłem z nim wywiad, więc czy było zbicie piątki? Bo szczerze, jako wasz fan trochę o tym marzyłem. Mamy ta historia się zakończy. Historia sportowa zakończy się w klatce, ale tam między wami też w taki po prostu ludzki, zwykły sposób. No powiedzieliśmy sobie cześć. Bez przybicia piątki, rozumiem. Okej. No dobrze, Sebastian, w takim razie ten wątek domykamy. Wiemy, że to się prędzej czy później musi skończyć w klatce. Zobaczymy, czy to będzie bliższa czy dalsza przyszłość. Tyle ode mnie. Dziękuję za rozmowę, jak zwykle przyjemność. No i co, do usłyszenia, a my czekamy na ogłoszenie Kacpra Formeli w KSW. Czekajmy, bo to będzie coś fajnego na pewno. Dobra, dziękuję za rozmowę, dziękuję wszystkim za przesłuchanie i życzę, nie wiem, miłego dnia, bo nie wiem, kiedy to oglądacie. Tak jest, dzięki jeszcze raz. Dziękuję.